Nie 10, a 16 kwietnia to nowa data inauguracji rozgrywek żużlowej PGE Ekstraligi w Rybniku. Przypomnijmy, zaplanowane na ubiegłą niedzielę spotkanie z GetWellem Toruń zostało odwołane z powodu obfitych opadów deszczu. Jeśli tym razem pogoda nie splata organizatorom niemiłej niespodzianki, w najbliższą sobotę o godzinie 17 najsilniejsza polska liga żużlowa powróci do Rybnika. Żużlowcy Rowu Rybnik nie mieli okazji zmierzyć się z rywalem z Torunia w oficjalnym spotkaniu PGE Ekstraligi. Obfite opady deszczu spowodowały, że w sobotę komisarz toru zdecydował o odwołaniu zawodów. Nowy termin to najbliższa sobota i jeśli przewidywania synoptyków się sprawdzą, to spotkanie w tym terminie ma spore szanse się odbyć. Póki co rybniczanie mają za sobą sparing ze Stalą Gorzów, przegrany 33-57, a właśnie w tej chwili powinno kończyć się drugie sparingowe spotkanie rybniczan na torze przy ulicy Gliwickiej, tym razem z częstochowskim Włókniarzem. W planie rybnickich żużlowców jest jeszcze piątkowe spotkanie z kibicami w jednej z rybnickich galerii handlowych, a sobotni mecz z Toruniami rozpocznie się o godzinie 17:00.